poprzednim filmiku opowiedzieliśmy Wam pokrótce o Deadwoodzie. A dzisiaj zapraszam Was na gameplaya, którego rozegram z Basikiem oraz z Patchem. No, a teraz zapraszam Was do stolika. My już zwarci i gotowi, tak więc zaczynamy. Ok, musimy ustalić, kto będzie pierwszy. Dwa. Sześć. Basik zaczyna. Dobrze, to ja sobie wystawię swojego ludka jednego. Ok, czyli tak. Listu nie masz, dostajesz tor, ustawiasz go gdzieś tam od spodu. Gra i po jednym żetonie. Proszę. Serio? Cześć dostała, cześć dostała. Sala taneczna. Pralnia i... Znowu pralnia! Takie mi dodała. No do... Czy dolcze? Próbujesz zabić na ilość? Nie. A faktycznie. Ja bym sobie poszła. Ciach. Kasyno, bierzesz od jakiegoś z nas... Od jednego gracza, jednemu graczowi... Dolara. Podpieprzasz dolara. Faczo. Rozmień. Och Jezus. Jeden. Jeden. A to dwa idzie tu. Sio? Faczo, mógłbyś być z samą? Nie. W swojej kolejce. No to cię. Atakuję cię. Dostaję list. Którym ty idziesz? Trójką? Trójką. Ty masz dwa. Trzy. Trzy. Ja mam cztery. Czyli ja zaczynam. Cztery, dostajesz rankę. Dzięki. Siadło raz. I teraz tak. Nic. Nic. Zabiłam cię! Tarara. Dobra. Teraz nie, teraz ja, bo ja jeszcze tu włażę. Kupuję sobie postać. Za $3. Jedna trójeczka, widzicie. Tak. Patrzą. Odrzucasz list. Kolejny Torczysław. I teraz tak, każdy, kto sąsiaduje z polem, na którym zostało wbudowane torowisko, jakby wchodzi do danego budynku jeszcze raz. Czyli tak, patrz, który jest tutaj żółtodziobem i jest tu rusznikarza, wchodzi do niego jeszcze raz. Czyli dostaje dolar i dwa... Dwa nabojki. Dwa pociski. A dasz mi jeszcze trzy klapki tego? No dam ci. dam ci. Pobawię się w boba budowniczego. Bardzo cię proszę. Tylko nie wiem. Och, moje nogi. Rozmnażasz się. Yes! Jestem biedna, ale będę miała dużo ludków. Iha! To ja idę do rusznikarza. Iha! Do rusznikarza. Iha! Tego tutaj. O nie! Wydaje nabój. Co ty gadasz? A jednak. To ja też. To ile masz? Dwa. No ja mam cztery. No to rzucaj dwa ma najpierw. I jeszcze weź sobie list. Właśnie, weź sobie list. No to ty sobie wyobrażasz, nie wiem co tu. Dwa, nic. Zabił mnie!
No ale trójką na jedynkę, co to ma być? Ach joj. Dolcza. A właśnie gdzieś tam na uboczu mi się tu... Nie już. Tak, teraz mnie zaatakujesz, tak? Odrzucam nabój. Czyli mam czekoladę. Kurde, ale muszę sobie... dobra. Niechaj będzie. Ile masz kostek? Też odrzucasz nabój? Też odrzucam nabój, tak. Czyli też 3 kości. Zaczynaj. Jako atakująca. 4. Dostaję rankę. Moja rudo. 4. Ty też masz rankę. Zabiło. Co się cieszysz? No. Rzucę. Aha, jeszcze za to. Serio? Zero. To za to, że mnie zabiłaś. Ja ściągam moich... O, współbratemców? Tak. Idę sobie do banku. Dajcie mi 5. Bacik? Tak, jakby myślę, gdzie by się tutaj... Ile masz paczek pieniążków? Nieważne. To są jawne rzeczy. Tak? Nie dowidzę. 14. Ja mam 5. Jak zwykle. A ty właśnie ile masz? 10, 12, 14, 16, 18. No co za szuja. Co ty tu idziesz? No ona poszła, ona dawaj skończyć. No nie no! Że już? Ty, może ja wygram. A możesz wybudować dworzec, jak ja tu stoję na obydwach? Tak, no. I ten, ona cię burzy i idzie na opuszczoną kopalnię. No to nic, no to tak, odrzuć list gończy. Aby jest to najlepsza, wprowadziła tylko jednego kowboja do gry. No. I jeden kowboj nas rozwaliła. Wiem. Dobra, czyli tak, ty idziesz tam. Cześć, Rocio. No i okej, okay, mamy koniec gry. Pogratulować. Mamy koniec gry, słuchajcie, no i się podliczamy. Ja mam jeden list gończy, czyli odejmuje mi to $1. A ja tu nie dostaję nic za ten? Za kościół? Bo jest nic. Bo jest budowla. Za kościół odrzucam list gończy, za przeproszeniem. A dlaczego masz... To nie wchodzisz teraz ponownie. Ty weszedłeś tam wcześniej. Weszedłem. Weszedłeś. A nie, jak budujesz dworzec, to nie ma takiego, takich uprawnień jak, to, jak tory? Nie. No cześć. Przynajmniej nic. Nie! Chłopie! Co to było? Nie, bo to jest koniec gry, także no nie. No nie, jakbyś dobra. Miał hotel, to byś... jakbyś stał w hotelu, to byś dzisiaj liczyło to... No to wiem. Okej, 4. No więc, ja po odwróceniu listu gończego mam aż $4. 10, 12, 14, 16, 18, 0 listu gończy. Ile masz? 18. 18, 13. Basik wygrał. Tak. Basik? Co? Jak się czujesz? Dobrze. Patrz, jak się czujesz. Dobrze. Normalnie. Bo ja się czuję źle z tym, że tak paskudnie. Że znowu przegrałaś? Patrz. Proszę. Ja wcale nie przegrałam. Ja mentalnie czuję się bardzo dobrze. Bo walczyłam na sobie. Do ostatniej kropki gry. Ale tak ja wygrałam. Cicho tam! Dzieci do łóżka. Zapraszam Was do kolejnego odcinka, w którym tym razem pokażemy grę także dla dzieci. Cześć!